Myślący frontowcy. Nasze materiały jednocześnie są programem politycznym partii Front. Dzisiaj idziemy z najistotniejszym tematem, wałkowanym setki razy tutaj, czyli polityka rolna. Nie ma państwa suwerennego, nie ma państwa zaliczającego się do kręgu państw cywilizowanych, które nie może nie posiadać polityki rolnej. Niestety, pod względem cywilizacyjnym, Polska wypełnia ten obszar państwa niecywilizowanego, ponieważ nie posiada polityki rolnej. I teraz, za co odpowiada polityka rolna? W pierwszej kolejności za tak zwane szumnie bezpieczeństwo żywnościowe. Innymi słowy, żeby w brzuchu nie burczało. Drugie, odpowiada za zdrowie, bo najtańszą formułą leczenia się, pozbycia się jak gdyby wizyty u lekarza i leżenia w szpitalach, jeśli załapiecie się, czego bym życzył, bo jest bardzo trudno, to właśnie odpowiada polityka rolna, czyli żywność, która nie truje. I trzeci, oprócz innych wielu aspektów kulturowych, środowiskowych, ale trzeci, bardzo istotny, ważny aspekt. Polityka rolna odpowiada za stan posiadania ziemi materialny, obszar terytorium państwa, w tym wypadku państwa polskiego. I zaraz w statystyce, jak gdyby nam to wyjdzie. I teraz pierwszy przyczynek. Jest rok 2001. Jestem prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej. Robimy, już znam mniej więcej rolnictwo francuskie, z punktu widzenia polityki rolnej, oczywiście na tamtym poziomie, rolnictwo austriackie, rolnictwo niemieckie i tak dalej, i tak dalej. I wówczas jest robiony jakiś wywiad. Przypominam, że jest to w 2004 roku, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I wówczas w trakcie tego wywiadu powiedziałam takie słowa. Od nas, Polaków, zależy, jak formułę, Unia Europejska jest formułą, ramą, a to tylko od nas będzie zależeć, jak my się wpiszemy w tą Unię Europejską. Czy będziemy potrafili znaleźć swój oryginalny projekt. I nie ja to też wymyśliłem, ale w kontaktach z Francuzami było wyraźnie. Oni sami oczekiwali, że Polacy w formułę Unii Europejskiej w zakresie polityki rolnej, wspólnej polityki rolnej coś wniosą. A Polacy, bebechy do góry, no wiadomo, piwko i tak dalej, i przepione pieniądze. Przepraszam, musiałem w ten sposób na to powiedzieć. I teraz drugi przyczynek do dyskusji. Wypowiedź teraz pani byłej premier Beaty Szydło na forum, przypominam, że jest europarlamentarzystką na forum europejskim i ona płacze. Płacze, że jakieś tam kolejna rewolucja zielona idzie, że będzie zalanych 400-700 tysięcy hektarów w Polsce łąk celem i różnych nieużytków celem naturalizacji obszarów, tak? I z tego tytułu zginie 65 tysięcy gospodarstw. I tak wszyscy naokoło, mimo szczególnie turbopatrioci, zatworzeni. Proszę Państwa, jeszcze raz. W mojej opinii, jeśli z punktu widzenia Unii Europejskiej, Unia, polityka unijna zlikwidowała nam 10% gospodarstw, no to jest maks. 90% gospodarstw zlikwidowali polscy politycy i rolnicy polscy. No i polskie społeczeństwo. Czytaj my, państwo. Osobiście nie poczuwam się do tego, bo ciągle miałem własne projekty. Gdyby ktoś chciał je realizować, ale niestety partnerów jak gdyby nie było, to uważam, że w ten sposób by się to nie działo. W materiałach, w mojej służbie publicznej to wszystko jest. Kto zechce, ma trochę mózgu, odkryje to. Bez problemu. I teraz do wody idziemy. Ale w pierwszej kolejności do tej wypowiedzi pani Beaty Szydło i analiza. Kochani, jak pani Beata Szydło w 2015 roku obejmowała rządy w Polsce ze swoim ministrem Jurgielem, to mimo nieudacznictwa i tak się okazuje, że był jednym, przynajmniej administracyjnie, jednym z lepszych z tej ekipy ministrów, to wówczas było gospodarstw w Polsce 450 tysięcy gospodarstw towarowych. Co to znaczy towarowych? To znaczy takich, które
no tam minimum jakąś kwotę, przynajmniej 10-20 tysięcy, taką tam chyba 10 tysięcy euro, czyli 40, bo to jest towarowe, czyli minimum te 35, bo wówczas czytam 30 tysięcy złotych w roku sprzedawali tyle tego ze swego gospodarstwa. I to jest tak zwane gospodarstwo towarowe. Oczywiście śmiech na sali, że w ten sposób się to określa, no ale to jest fakt. I takich gospodarstw w Polsce na dzień pani Beaty Szydło, zanim objęła rządy, było 450 tysięcy. Plus było 250 tysięcy takich gospodarstw, które miały szansę, nie wiedziały gdzie jeszcze, czy się załapie tu na ten towar, czy nie. Gdzieś tam 10-20 tysięcy w ciągu roku sprzedawali, może czas sami więcej, ale nie mieli też dalszych projektów zostania, bo patrzyli, co się będzie działo. Suma summarum, policzmy, 700 tysięcy gospodarstw sensu stricte jeszcze było. Oczywiście 1 400 000, czy wtedy 1,5 miliona składało tak zwane dopłaty, teraz składa 1 300 000 o tak zwane dopłaty, bo przypominam, w Polsce 1 hektar to gospodarstwo i tak Polacy operują, że tyle mają gospodarstw rolnych, no nie, 1 300 000 i tak dalej, zaraz dojdziemy. Na dzień wejścia pani Beaty Szydło było w granicach tych, nawet z tym takim ułomnym, cudacznym, przyjmijmy, 700 tysięcy gospodarstw. W 2017 roku było już tylko 300 tysięcy gospodarstw tak zwanych towarowych, czyli o 150 tysięcy się zmniejszyło i wówczas trzeba szacować, że w granicach 150 tysięcy, o 100 też się zmniejszyło z tej puli 250 takich dochodzących i 150 tysięcy tych dochodzących. Czyli można sobie powiedzieć, na 2017 rok, po paru latach rządów PiS-u, Beaty Szydło i tak dalej, było w granicach 450 tysięcy gospodarstw. A co jest dzisiaj? I to nie ma znaczenia, czy rządziły PiS, PSL czy PO. Projekcja uwarunkowania antypolityka rolna, bo skoro nie ma polityki, to jest antypolityka rolna, czyli swoboda, hulaj dusza, nie ma tu żadnej gospodarki rynkowej, żadnej gospodarki w rolnictwie nie ma rynkowej. W związku z tym dzisiaj mamy tak, w granicach 210 tysięcy gospodarstw towarowych, czyli tych, którzy mają w miarę tam znaczący udział z rynkiem. Coś sprzedają, coś przez to kupują, trochę inwestują. Na inwestycje stać z jakieś 70-80 tysięcy gospodarstw. Pozostałych nie stać. Nawet przy kredytach, środkach unijnych i tak dalej. I, czyli mamy 210, no i nam zostaje gdzieś jakieś z 130-140, góra do 150 w optymizmie, tych gospodarstw tak zwanych dochodzących. Czyli jeżeli sobie policzymy, w granicach 350 tysięcy, tak po 400 tysięcy, z tymi, mówię, karłami, które mają ewentualną szansę, gdyby jakaś polityka, są w rezerwie, gdyby polityka rolna się zmieniła. Czyli tak, dzięki polskim rządom, polskim i Polaków, żadnej Unii Europejskiej, wykończyliście jako władza w ostatnim okresie gospodarstw towarowych, bo w statystyce wy dalej macie 1 300 000, wykończyliście połowę tych gospodarstw na stan dziś, dnia posiadania, gdy wchodziliście do władzy. Minimum 300, powyżej 300 tysięcy. Samych gospodarstw trzeciarskich, normalnych i karłowatych pani Beata Szydło wywaliła w powietrze powyżej 100 tysięcy. I każdego dnia dalej waszą polityką, antypolityką rolną, przepraszam, tak wywalacie. Czy to jest jasne? I teraz dochodząc do tego, kochani, o jak naturalizacja obszarów rolnych, części tych łąk, dawnych torfowisk i tak dalej. Tego nie trzeba w Polsce robić, to się stało. Przecież tu nikt nie robi tak zwanych konserwacji melioracyjnych, znam się na tym. Kasę przerabiają tylko. Biorą za konserwację pieniądze, kradną na całego. Pokażemy materiały, to wszędzie. Wyjdźcie sobie w teren, zobaczycie. A szczególnie w tych województwach, gdzie było więcej torfów i tak dalej, tych melioracji. Ponieważ my nie prowadzimy żadnej konserwacji. Utrzymanie urządzeń w Polsce jest w należytym stanie i z funkcją melioracyjną. Na pewno w granicach, a może poniżej 30%. Czy to jest jasne? Naturalizacja w sam sposób się tutaj nastąpiła. Więc nie ma na czym płakać, tak? Na tych obszarach nie ma tych gospodarstw, bo to są z tych 1 300 000 fikcji. Więc nie ma żadnej likwidacji praktycznie. Jeżeli by zrobić to w ten sposób i nastąpiła, to jest prawda, ta bezczelna prawda o Polsce.
to może kilka tysięcy, 3, 4, 5, 6 tysięcy gospodarstw takie działanie by dotknęło, tak? Ale działanie po prostu antyrolnicze polskich kolejnych rządów, ministrów dotyka nas każdego dnia i zresztą teraz to obserwujemy. I kochani, to Beata Szydło i PiS. Teraz następnie Konfederacja, którą chyba nie zaprzeczycie, że bardzo dobrze znam, a jak najgorzej od tej strony przecież rolniczej, tak? Tam nie ma w ogóle z kim gadać, żadnego pojęcia. Wypowiedź pana Bosaka. Automatyzacja i modernizacja. Przecież to chorzy ludzie, no nie? Więc projekcja. Bardzo krótko przedstawię, jaka jest projekcja w polskim rolnictwie przy niezmieniających się warunkach, na co nie ma szans, jak widzicie, i tej antyrolniczej polityce rolnej polskiego rządu pod płaszczykiem Unii Europejskiej, że to niby Unia wszystko. Kochani, wyście cały czas walczyli o jakieś tam dopłaty. Jeszcze raz tutaj podkreślę, 40% dopłat, które my dzisiaj jako rolnicy bierzemy, to pochodzi z budżetu państwa polskiego. Ja za te 40% tych dopłat, które pochodzą z budżetu państwa polskiego, to są efektywne pieniądze, które jestem w stanie ulokować w polskim rolnictwie, fantastycznie z punktu widzenia modelowania tego rolnictwa i produkcyjności, a socjalnie nie interesuje. Ale wam potrzebne są politykom te dopłaty w ten sposób niszczące, bo one niszczą polskie rolnictwo, po to, żeby robić tak zwane elektoraty wyborcze i tak dalej, bo znakomita większość tych pieniędzy, które idzie z dopłat, idzie do bloków i tak dalej, nigdy nie wraca do ziemi, do polityki rolnej. I to jest proste i proste do uregulowania. Oczywiście państwa wola tylko zmiany polityki szanownego elektoratu potrzebna, bo nie rolników, bo oni z tego żyją, więc są zakładnikami. Broń Boże, ja nie mówię nie wszystkich rolników, bo każdy normalny rolnik towarowy wie, o czym mówię i w tym się w pełni zgadza, ale po prostu tej czeredy, tych pasożytów, którzy na rolnictwie żerują. I teraz jaka jest projekcja? Kochani, dzisiaj w ten sposób, przy tych parametrach, realizując politykę rolną, jak mamy na stan dzisiejszy i tym modelem antyrolniczym, czyli czytaj unijnym, nie realizującym modelu polskiego, to w dniu dzisiejszym gospodarstwo takie w miarę normalne, które stanie się utrzymać, ma w granicach, i to piszczy, w granicach 200 hektarów. Mówimy o produkcji roślinnej. Gdy połączymy jeszcze z produkcją zwierzęcą, no to coś tam jeszcze lepiej można lub niekoniecznie, bo wiemy, w jaki sposób w Polsce, w polityce rolnej jest traktowana produkcja zwierzęca podobnie. Skupmy się na tej produkcji roślinnej. To jest w granicach 200 hektarów. Tym wszystkim znawcom rolnictwa przypominam, że w ciągu jednego dnia, nie zażynając się, nowoczesny, obecny sprzęt orze dziennie ile hektarów? 40. Do piątka. A twardo, jeżeli się weźmiemy, możemy 70. Jeżeli to jest zmiana i tak dalej. W ciągu jednego dnia. Ja ciągnikiem 160-konnym, największą powierzchnię, jaką robimy, to 160 hektarów, dziennie orałem do 20 hektarów. W związku z tym i przy produkcji zwierzęcej wówczas powyżej 1000 sztuk świń. Przede wszystko, ale to było 20 lat temu wstecz. Można było to zrobić i bez problemu. No i oczywiście te ciągniki inne taniej kosztowały, więc to taniej wychodziło, no nie? Dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo to jest potężna inwestycja. Ale dzisiaj 200 hektarów w tym momencie, no to cienko żyć. Nie da się. Projekcja, jaką mamy do czynienia, warunki się nie zmieniają i tak kontynuowała polityka, powoduje, że w ciągu najbliższych 5-7 lat średnia powierzchnia gospodarstwa, taka średnia powierzchnia, no średnie takie gospodarstwo, które jest w stanie się utrzymać, musi mieć w granicach 400 do 500 hektarów, tak? I to są fakty. Żadne mity. Oni, wiecie, mówią, że średnia jest 12-13 hektarów. Gospodarstwo rodzinne opowiadają, że to jest utrzymanie się, ci mitomani od Wojciechowskiego, mego ucznia byłego i tak dalej, totalnie niedokształconego. Nie daj Bóg, no nie? To są chorzy ludzie. Gospodarstwo rodzinne to jest gospodarstwo towarowe, gdzie ciężko pracuje cała rodzina i bardzo ma konkretną powierzchnię. I jeszcze raz, skoro zgadzacie się na taką politykę,
Wy zgadzacie się na taką politykę? Skoro wy tworzycie taką politykę poprzez waszych polityków, to stan rzeczy tak wygląda. I teraz, ile więc gospodarstw zostanie za 5-7 lat? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Bardzo prosto. Mamy 18 milionów hektarów użytków rolnych. To są, wiecie, z nieużytkami, z tym wszystkim i tak dalej. Naprawdę, to jest 16 milionów hektarów. Z czego 13 z kawałkiem to są użytki orne tak zwane, bo tamte są zielone łąki, pastwiska i tak dalej. 13,5, liczmy nawet 14 milionów hektarów, to są użytki orne tak zwane, tak? I teraz, jeżeli ktoś potrafi liczyć, to jak na dzień dzisiejszy model gospodarstwa 200 hektarów, tak, gdzie się ledwo da utrzymać, a jest coraz gorzej, macie Ukrainę na karku i zresztą wokół wszystko się potężnie zmieniło, to są kombinaty wokół, no to ile w Polsce potrzeba tych gospodarstw powinno teraz być Rzeczpospolitej? No jedynie 70 tysięcy. Oczywiście tam sobie można dołączyć, bo część produkcyjnych, ale hodowli zwierzęcej jakiejkolwiek nie ma bez połączenia lub niewiele może takich funkcjonować bez połączenia ze względu na środowiskową ziemią rolną, tak? No to liczymy prosto. 200 hektarów razy 70 tysięcy, 14 milionów hektarów na dzień dzisiejszy. No i plus tam te użytki zielone i tak dalej. Suma summarum, na dzień dzisiejszy przy tej polityce rolnej w Polsce jest szansa dla 100 tysięcy gospodarstw. Obecnie. Teraz. A mówimy za 5-7 lat i taka sama projekcja dokładnie, czyli jak mówimy 400 hektarów to jest gospodarstwo. Tak, no bo zobaczcie te maszyny, to wydajność, nie da się inaczej żyć i tak dalej. Bo to decyduje polityka rolna. Polityka rolna, nic innego. No to ile zostanie tych gospodarstw? No plus tam jeszcze jakaś nadwyżka, wynika, że 40 tysięcy, no 60-70 tysięcy. Ludzie, zrozumcie, to są fakty, z tym się nie da walczyć. To jest projekcja, którą sami sobie zrobili rolnicy. Izby rolnicze, związki zawodowe, politycy, którzy ciągle mają, tacy jak Beata Szydło, jak Bosak i pozostali. Rozumcie, oni nie mają zielonego pojęcia rozeznania. To jest dramat, dramat. I teraz co należy zrobić? O czym mówię od lat? Zapraszam. Narodowa Polityka Rolna w Służbie Suwerenności Żywnościowej. Program autorski Krzysztofa Towińskiego i Partii Front Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej. Dostępny. Czego tam? Dostępny. I w mózgach. Politycy też o tym koledzy, koleżanki wiedzą dobrze. O co chodzi? Kochani, nasze rolnictwo, nie temu, że jestem Polakiem i przepraszam, wywyższam się, bo to fakt, ale jest zupełnie specyficzne, zupełnie inne. I nie polega na tym, że mamy jakieś specyficzną ziemię, uprawy, świnie, krowy tu inne. Nie! Tu są inni, dzięki Bogu, ludzie. Najwyższym kapitałem polskiego rolnictwa są Polacy, rolnicy, indywidualni, niepowtarzalni, ani na wschodzie, ani na zachodzie. Nigdy zupełnie inni od naszych kolegów w Rosji, na terenie Republiki Białoruskiej, w Niemczech, Francji i tak dalej. Totalnie inni. Tam jest ostre przemysłowe rolnictwo. Dzisiaj na terenie Republiki Białoruskiej ile tam średnie gospodarstwo? Dwa. Między 2 a 3, 4 tysiące to średnie gospodarstwo. Tysięcy hektarów, tak. No i produkcja bydła, bo teraz pan prezydent Aleksander Łukaszenka, kompleksy tam są. Więc produkcja trzody, przepraszam, bydła mlecznego w granicach 1,5 do 2,5 to jest świetny kompleks z laboratoriami i tak dalej. Do 2,5 tysiąca sztuk krów dojnych, plus wypadkowa jeszcze parę tysięcy jałowizny i tak dalej. No i to jest poza dyskusją. Czy my widzimy, gdzie my żyjemy? Nigdy już Polacy nie są w stanie ani w rolnictwie konkurować, nigdy, na wschodzie, ani zachodzie, nawet za te 5-7 lat, gdzie powiedziałem, że średnia nasze gospodarstwa jest 400-500 hektarów. To musi do was dotrzeć. Zejdźcie na ziemię wreszcie. Natomiast co my możemy zrobić, mając właśnie rolników, indywidualizm tak unikalny, że jestem w stanie sam sobie zorganizować przedsiębiorstwo, to przy średniej gospodarstw 50, 150, 200 nie ma znaczenia. Bo taka minimalna,
Minimalna. Dzisiaj, żeby coś mądrego zagospodarować, trzeba 50 hektarów i produkcja określona zwierzęca. Ale żeby i tylko i po co to pytanie? No to jak konkurować z tymi tysiącami? Kochani, jakością. Jakością, ale nie jakością z punktu widzenia smaku i tak dalej. Nie. Udowodnić, że Polacy mają wyjątkowy, zdrowy towar. Produkt rolniczy po konsumpcji polski nie wymaga lekarza. Opieki lekarza. Dokładnie, no nie? I to jest wszystko możliwe. Jeśli więc wprowadzimy, bo wiecie, jak na przykład się ocenia, różne oceny, tak? Klas mięsa, mleka, ale załóżmy w produkcji roślinnej zbóż są jakaś tam liczba opadania, jakieś tam różne gluteny, etc., etc. To jest istotne i bardzo ważne. Ale jeżeli wprowadzimy parametr zdrowotny, czyli, a to wszystko mamy. Ja wiem, ile w danym gospodarstwie zużywamy środków ochrony roślin, nawozów. Jeśli wprowadzimy parametr zdrowotny i oceniamy produkt, tak, czyli wiem, że nie ma tam i laboratoria perfekcyjnie polskie to zrobią. Laboratoria polskie, instytucje ochrony nad polską żywnością, nad rolnictwem, ostrały się na cały świat przy ukraińskiej nawale, bo pokazały swoją niewydolność. To jest niemożliwe dalej tak utrzymywać. Ale zakładamy, zgodnie z moim projektem, że te wszystkie instytucje tworzą Agencję Bezpieczeństwa Żywnościowego, która będzie lepiej trzepać tą gangsterkę żywnościową niż ABW. ABW bardzo słabo trzepie, oni wiecie, kogo tylko trzepią, takich jak my. W związku z tym, jeżeli uregulujemy nadzór instytucjonalny, ja udowodnię w świecie, w Europie, udowodnię. I to tylko wystarczy, nic więcej. Za te same pieniądze, które dzisiaj idą na te instytucje, że mój produkt spełnia wszelkie normy i moja pszenica ma wydajność biologiczną 5-6 ton z hektara i to są odpowiednie też odmiany, nie 10, nie 11, i to są odpowiednie odmiany, tak? O glutenie, który nie szkodzi. Bo gluten, jeżeli jest wypędzony azotem, musi szkodzić. Musisz mieć alergię, nie da się tego uniknąć. To jest niemożliwe. Tak samo w mleku. Jeżeli mleko jest wypędzone różnymi tego typu środkami i tak dalej, między innymi też takimi paszami treściowymi tak oparte, ono musi... Mleko. Mleko nie szkodzi od krowy, ale mleko z kartonika, z butelki, to co dostajecie Państwo, musi szkodzić. Bo to cały inny także system. Ale wracam szybko do tego przykładu z produkcją roślinną. Jeżeli ja to udowodnię, wprowadzę polską... Te normy, które obecnie są unijne, fajna żywność, nie ma problemu dla samobójców. W związku z tym wprowadzę normy, moje krajową normę na surowiec, ale szczególnie na przetwórstwo i mam instytucje, które tych złodziei i gangsterów w przetwórstwie nakryją wreszcie i doprowadzą do poziomu, tak? To tą żywność każdy kupi. Moja pszenica, setny raz powtórzę, polska pszenica, marka polskiej pszenicy, będzie kosztować, kosztuje i każdy weźmie, każdy kilogram. Minimum 1400-1800 zł za tonę. I ja nie boję się wówczas ukraińskiej, obojętnie jakiej. Nikt nie jest w stanie ze mną, z Polakiem, z polską pszenicą, z tym modelem rolnictwa, o którym mówię, konkurować. To samo jeśli dotyczy mleka. Jeżeli udowodnię, jeżeli dzisiaj z punktu widzenia między innymi spółdzielnie mleczarskie, które są własnością rolników, dlaczego więc nie sprzedajecie mleka, tylko syf? W kartonikach i w tym. Dlaczego nie ma dostępu do surowego mleka? Dlaczego nie zorganizujecie, że my na poziomie gminy, powiatu i tak dalej, zaraz mleczarnia do waszych miejscowości dotarło normalne mleko surowe, które nie truje. Polacy piją 200 litrów mleka, załóżmy na osobę, czy z kawałkiem, nieważne. Ale piją 199 litrów syfu, trucizny, a tylko może 1 litr mleka, bo taka jest dostępność wypić prawdziwego mleka, nieskażonego właśnie tym przetwórstwem, tą chemią. Naprawdę. A szczególnie UHT. Ale kto to zrobił? Sami żeśmy się do tego doprowadzili. Plus wyroby z tego. Technologia musi być dostosowana, markowa, zmieniona. Wówczas jesteśmy w stanie konkurować. Nigdy przy tak wysokich kosztach energii w Polsce, bezchołowiu w Polsce, z jakim mamy do czynienia, nie jesteśmy w stanie konkurować naszym produktem. Musi to być produkt markowy. Chyba
jasno jest wyłożone, jaki model powinien być polskiego rolnictwa. I teraz tak, to ja jako polityk, jako politykę rolną mam się dostosować do rolników, ja, nie oni do mnie, nie ja im wymyśliłem, tylko do rolników, znać ich potencjał, mieć projekt, tak jak między innymi teraz mówię, czyli stworzyć własny model polskiego rolnictwa, uwzględniający mój bilans, moje uwarunkowania, i wówczas mogę odnosić sukces. Nigdy, nigdy nie nadążymy, jesteśmy już tak zapóźnieni, tak niekonkurencyjni w stosunku do tych modeli, że nigdy nie nadążymy dzisiaj za tym rolnictwem, które jest zarówno na zachodzie i wschodzie. A jeśli nadążymy, to co przedstawiłem, tą projekcję, zostanie tyle tych gospodarstw, tak? No i te gospodarstwa i to zagrożenie. Mają, średnio jak mówiliśmy, 400-500 hektarów. I co to, nieważne, czy produkcja zwierzęca, czy roślinna, jaki ono mi daje surowiec? Ten, o którym ja mówiłem? Plus później jeszcze przetwórstwo, które dołoży negatywów. Jak najgorszy surowiec. Taki, który masowy w znakomitej większości krajów. Natomiast już nie we Francji, nie w Niemczech, nie w Austrii. Żywność jest najważniejsza. Lekarstwem, zdrowiem, pieniędzmi, samochodem. Po co ci samochód dobry, jak nie jesteś w stanie do niego wsiąść? Po co ci dom wspaniały? Dzieła sztuki, jak nie dasz rady ich podziwiać, bo umierasz na żywo, tak? Ludzie się opamiętali. W związku z tym, żywność dzisiaj jest rzeczą bardzo, a taka jest poszukiwana. I dzisiaj ja, jeżeli zrealizujemy, nie będzie tej polskiej polityki rolnej, naszej, dostosowanej, markowej do naszych możliwości, to państwo jako społeczeństwo będziecie w dalszym ciągu truci Polacy. A mają wyjątkowo Polacy szansę na to, żeby być bardzo zdrowym społeczeństwem. Dlaczego jeszcze dodatkowo u nas się to pogłębi? Ponieważ to jest na inny materiał zupełnie o ochronie zdrowia. Ja bardzo dziękuję Bogu, cieszę się, że znam się na ochronie zdrowia, bo przez 4,5 roku zarządzając szpitalami na poziomie regionalnym, rozumiałem, jak działa system ochrony zdrowia. Rozumiem jego słabości i mamy własny też projekt polityczny na ochronę zdrowia. W związku z tym dostępność państwa, nie ma lekarzy, dostępność się zmieniła, a ci, którzy zostali, szczególnie po COVID-zie i ci młodzi, którzy są dzisiaj leczeni, no to po prostu muszą się uczyć na waszej śmierci, na waszych błędach. Bo nim się czegokolwiek nauczą, to bardzo dużo musi odejść ludzi. Przychodzi moment, że ja osobiście boję się, nie ufam lekarzom. Jeżeli ma się zrytą psychikę, etyki nie ma, no to jak ja im mogą zaufać? A co mu może zrobić? On się na tym zna, wie. A zresztą korporacja kryje. To nie są żarty. Ale to jest wynik rolnictwa i przetwórstwa w tym momencie. Gdybyśmy tylko sobie poradzili na tym pionie, jesteśmy w stanie niwelować 50% niepotrzebnych śmierci i tych zagrożeń, które wynikają z systemu ochrony zdrowia. I jeszcze ciekawsza rzecz. Polacy, ziemia, niby coś wywalczyli. Po 45 kolejny raz powtarzam. Te granice nadano nam. Nadano. Myśmy przegrali. My bardzo mocno żeśmy przegrali. W związku z tym, że jak nadano, to i zabrano. No i dokładnie. I teraz tak, jeżeli mamy tego typu gospodarstwa rolne, a to jest te 18 milionów hektarów plus, kochani, powyżej miliona hektarów lasów, które w rękach prywatnych właścicieli, przeważnie rolników, to wyobrażacie sobie, że to jest 60 parę procent powierzchni kraju, państwa polskiego. Dolicz jeszcze prawie 30%, 20 parę procent, 7,5 miliona hektarów lasów państwowych, to mamy prawie 90% terytorium państwa polskiego. Rolnictwo i leśnictwo posiada, tak? I teraz wracamy do tego modelu. Kto będzie właścicielem? Banki. Koledzy, jak prowadzą duże gospodarstwa, to wiedzą. Banki to są fundusze inwestycyjne. Teraz wydrzeć od każdego 3-4 hektarów jest ciężko rolnika. Zresztą dogadać się, wiecie, o co chodzi. Ale jak będą konkretni rolnicy, którzy mają 400-500 tysięcy hektarów, to żaden problem. Dogadam się z bankiem, z funduszem, dam mu dobrą kasę i
tysiąc, pół i tak dalej wchodzi do mnie i powstają gospodarstwa 30, 50, 100 hektarów. W Ukrainie tak samo było. Ludziom paje, czyli kwit własności ziemi, które nigdy nie widział. Kilka, kilkanaście hektarów każdy obywatel dostał i przez kilka lat cwaniacy różnego typu wydzierżawili, zorganizowali i powstały. Tak w Ukrainie oligarchia ziemska powstała. Zgodnie z prawem, którą Zełenski teraz uhonorował. Jeszcze przed wybuchem wojny. No nie? Ciekawe sprawy. Model przećwiczony już. W związku z tym żaden problem, że po tych 5-7 latach powstaną potężne holdingi, a przy Ukrainie ich modelach, doświadczeniu, a wy macie przecież sojusz, bo my Polacy nie. I nie daj Bóg, żeby to przetrwało. Przestajemy być właścicielami terytorium państwa polskiego. Wydaje mi się, że bardzo konkretnie jest to nakreślone. To jest bardzo ważne. Głupawka w Polsce polityczna jeszcze będzie trwała. I to dosyć długo. Ale w którymś momencie, gdy przyjdzie opamiętanie, będzie trzeba sięgnąć po to, co powiedziałem. Jeżeli będziemy funkcjonować, pomożemy. Jeśli nie, zrobią to następnie.